Spotykamy się w naszej szkole z okazji 23 Mikołajek. Jest to spotkanie cykliczne, organizowane właśnie już od ponad 20 lat w naszej szkole. Pierwsze Mikołajki odbyły się w roku 2000 w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Broniewskiego. Kolejne edycje miały różne historie, zawirowania. Też były Mikołajki organizowane w naszej szkole. Był też okres ostatniej pandemii. Ostatnie dwie edycje Mikołajek były organizowane w formie zdalnej, ale cieszę się, że ciągłość była zachowana i w tym roku znowu wracamy do naszej szkoły z bogatym programem dla naszych, no można powiedzieć, już takich przyjaciół z Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Broniewskiego w Łukowie. Dzisiaj, jak co roku, mamy bardzo szeroki program. Uczniowie z zespołu wokalnego pod kierownictwem pani Anny Przeździak przygotowali piosenki świąteczne, kolędy, też właśnie o tematyce takiej bożonarodzeniowej. Jest też przedstawienie przygotowane przez uczniów pod tytułem Noc Wigilijna. Też jest konkurs plastyczny i uczniowie przygotowali też część taką kulinarną, gdzie nasi goście z Domu Pomocy Społecznej przygotowują pierniczki, które myślę, że później będą sami zajadali. Raz 23 w naszej szkole w zespole szkół nr 2 imienia Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie z inicjatywy naszego nauczyciela, pana Damiana Zawadzkiego, spotykamy się z wychowankami Domu Pomocy Społecznej. To cykliczne wydarzenie mogło wrócić do naszego kalendarza wydarzeń. Te poprzednie lata pokiereszowały nas bardzo. Takie spotkania nie mogły się odbywać, a zapotrzebowanie na takie spotkania jest olbrzymie. Ja jestem pod wielkim wrażeniem i inicjatywy naszych nauczycieli, i pomysłowości, i także chęci pomocy ze strony naszych uczniów, którzy chodząc do szkoły z oddziałami integracyjnymi widzą, jak wielkie efekty może przynieść właśnie coś takiego, co określamy mianem integracji.